Witam Państwa na terenie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie. Nazywam się Wiesława Graczyk, jestem tutaj przewodnikiem. Nasz rezerwat położony jest na Pałukach. Jest to niewielka kraina położona w Wielkopolsce. Pałuki są niewielkie, bo zajmują około 2000 km², ale są bardzo malowniczo usytuowane. Na tym niewielkim terenie znajduje się 130 jezior. Większość z nich łączy rzeka Gąsawka i tworzy taki jak gdyby różaniec. Pałuki już od dawien dawna były zamieszkiwane. Tutaj tereny były podatne pod osadnictwo. Jak już wspominałam, było tutaj wiele takich cieków wodnych. A największą atrakcją Biskupina jest osiedle obronne sprzed 2700 lat. My w tej chwili znajdujemy się przy chacie pałuckiej. Chacie pałuckiej z drugiej połowy XVIII wieku. Jest to chata oryginalna, została przewieziona ze wsi Biskupin. Zrekonstruowany jest tylko podcień. Tutaj przejście z przodu pod trzema filarkami. Więc tutaj za mną widzicie Państwo rekonstrukcję osiedla sprzed 2700 lat. Jest to osiedle obronne kultury łużyckiej. Niestety nie jest ono całe zrekonstruowane, tylko jego niewielki fragment. Osiedle zostało odkryte w 1933 roku i odkrył je przypadkowo nauczyciel z pobliskiej wsi, pan Walenty Szwajcer. Zainteresowały go wystające z wody i trzciny rzędy regularnie poukładanych drewnianych pali. O swoim odkryciu po jakimś czasie powiadomił muzeum znajdujące się w Poznaniu i stamtąd zainteresowany odkryciem pana Walentego przyjechał tutaj profesor Koszczewski, archeolog już wtedy światowej sławy. Zainteresowało go odkrycie pana Walentego i już w 1934 roku rozpoczęto tutaj prace wykopaliskowe. Na początku pracowała tutaj niewielka grupa osób bezrobotnych, ale z czasem, gdy okazało się, że to odkrycie jest tak odległe w czasie, że jest to znalezisko kultury łużyckiej, a ta kultura polskim archeologom przedwojennym nie była jeszcze dobrze znana, powiększono liczbę pracowników i tutaj też oprócz archeologów zatrudniono naukowców różnych dziedzin pokrewnych, którzy mogli przyczynić się do odkrycia zagadki Biskupina. Ichtiologów, architektów, biologów. Niestety pracę grupie polskiej przerwał wybuch II wojny światowej. Niemcy przez jakiś czas prowadzili tutaj badania, chcąc znaleźć potwierdzenie, że te tereny były pragermańskie. Tak naprawdę to nie wiadomo, z jakim skutkiem ukończyli swoje prace, bo dokumentacja zaginęła. Po zakończeniu działań wojennych Polacy na nowo przystąpili do prac i trwały one do 1974 roku. Osiedle położone było na wyspie. Tutaj właśnie widzicie Państwo plan schematyczny osiedla. Wyspa ciągnęła się w stronę północną. Od strony zewnętrznej wyspę otaczały rzędy pali. Były to pale wbite pod kątem w dno i w brzeg jeziora i oszczem skierowane w stronę osiedla. Były to tak zwane falochrony. Chroniły wyspę przed działaniem wody, czyli przed wymywaniem. Za falochronem zbudowany był wał obronny, który też otaczał całe osiedle dookoła. Składał się z trzech drewnianych skrzyń. Skrzynie te w dali możecie Państwo zobaczyć w przekroju wału obronnego. Były one wypełnione kamieniami, ziemią, żeby wzmocnić wał, ale też utrudnić przedostanie się do środka napastnikom. Za wałem obronnym, już wewnątrz osiedla, biegła dookoła ulica Okrężna. To była najdłuższa ulica w osiedlu. Z nią łączyły się ulice poprzeczne, a więc te, które biegły między rzędami chat. W tej chwili zrekonstruowane są tylko tutaj dwa długie rzędy mieszkalne. Dawniej było ich 13. Chaty nie były od siebie oddalone, ale łączyły się między sobą ścianami szczytowymi i w ten sposób tworzyły długie rzędy mieszkalne. Dlatego była taka ścisła zabudowa, żeby jak najlepiej wykorzystać powierzchnię mieszkaniową wyspy. Mieszkało tutaj około 1000 osób, czyli tak średnio rodzina składała się z 7-10 osób. Na teren osiedla z lądu stałego mieszkańcy przedostawali się pomostem. Pomost miał długość około 250 metrów i wychodził po drugiej stronie jeziora w pobliżu najwyższych drzew, gdzie bije źródło wody pitnej, z którego oni korzystali. Tylko że nie biegł on w linii prostej, lecz zataczał delikatny łuk, bo do jego budowy wykorzystana była
płycizna jeziora. Tutaj też oprócz rekonstrukcji możecie Państwo zobaczyć pozostałości po osiedlu, a więc pale sprzed 2700 lat. Te, które zataczają delikatny łuk, to to, co zostało po wale obronnym. Brama wjazdowa dawniej biegła między tymi dwoma rzędami pali. Teraz całą rekonstrukcję przesunięto lekko w lewo. Wchodzimy do środka przez bramę. Oczywiście w czasach, gdy budowano to osiedle, chociaż żelazo już było znane, ale nie było tak wykorzystywane. No było ono wtedy bardzo cenne. Do budowy tego osiedla nie wykorzystano żelaznych elementów. Nie było tutaj takich gwoździ. Na przykład pale między sobą połączone były za pomocą drewnianych kołków. Tak samo wrota umocowane były drewnianymi czopami w belce progowej i w nadprożu. Obracały się dookoła własnej osi. Teraz możemy to pokazać, tylko no ta strasznie ciężko. Jakie drewno było używane do budowy? W pierwszej fazie, bo było kilka faz istnienia osiedla, w pierwszej fazie dębowe, a później już sosnowe gorszego gatunku. W tej chwili znaleźliśmy się na niewielkim placu. Jest to tak zwany plac zebrań. Tu mogły odbywać się zebrania, mogły być też tutaj przepraszam, wymiany kupieckie, ale był to też prawdopodobnie plac manewrowy, bo proszę zwrócić uwagę, że ulice no nie są tutaj zbyt szerokie, a poruszały się po ulicach wozy drewniane zaprzęgnięte w woły i one na tych wąskich ulicach nie miały możliwości manewrów, nie mogły się wyprzedzać czy też nawracać i prawdopodobnie wozy kierunek jazdy zmieniały na tym właśnie placyku, jedynym wolnym miejscem od zabudowy. Tutaj jeżeli macie Państwo ochotę, możemy zobaczyć właśnie scenografię do filmu. W starej baśni jest to dwór Popiela. Oczywiście no, dokładnie nie wiadomo, jak on wyglądał, a był to człowiek dążący do władzy. Wymordował przy pomocy trucizny i za namową swojej żony, swoich stryjów i poniósł tragiczną śmierć, ponieważ zjadły go myszy. Ale są to tylko przypowieści. A w jakich czasach panował? Jeszcze przed Piastem, przed Mieszkiem. W tej chwili znaleźliśmy się we wnętrzu chaty. Chata składała się z dwóch pomieszczeń, z przedsionka, czyli tego tutaj długiego korytarza i izby głównej, a więc tego większego pomieszczenia. W sumie chaty miały wielkość około 80 metrów kwadratowych. Po środku w izbie głównej było palenisko i to przy nim skupiało się życie rodzinne. Tam było ciepło, gotowano pożywienie, ale też według wierzeń ogień mógł mieć magiczną moc. Wierzono, że gdyby zgasł, na mieszkańców chaty spadłoby nieszczęście, więc mógł płonąć cały czas i zawsze ktoś dokładał drew. Przeważnie był to najstarszy w rodzinie. Palenisko było wykonane z kamieni i wylepione gliną. Kamienie nagrzewały się, utrzymywały ciepło, a więc pełniły rolę centralnego ogrzewania, ale też utrudniały przenoszenie się ognia na drewnianą podłogę. Jak Państwo widzicie, nie ma tutaj połączenia paleniska z dachem przewodem dymnym. Dym był wypierany przez powietrze i uchodził powierzchnią całego dachu. Uchodził szczelinkami w poszyciu, chociaż one są niewidoczne gołym okiem, ale jednak wystarczyły na wymianę powietrza. Bo wtedy tych okien, które są teraz, nie było. Okna zrobiono tylko teraz po to, żeby rozjaśnić wnętrze chaty, żeby była tutaj lepsza widoczność. Przedtem chata była wylepiona gliną, szczelna, a więc powietrze wpadało przez drzwi i wypychało dym do góry. No i też na pewno nie wpadało z taką siłą, żeby cały dym od razu usunąć. On unosił się w chacie powyżej 2 metrów. No ludzie ci chyba zbyt wysocy nie byli, więc dym im nie przeszkadzał, ale za to do góry budowano podszczesza, czyli tak zwane spiżarnie. I tam przechowywano zapasy zboża, mięsa, skór zwierzęcych, ziół. I dzięki temu, że w chacie unosił się dym, wszystkie te produkty przechowywane w spiżarni były chronione przed szkodnikami. Mięso było wędzone, można je było dłużej przechowywać. Łóżko było tutaj troszeczkę niżej, tak zwana nara. Tu spała cała rodzina. Dodatkowo
Na pewno przykrywano się skórami zwierząt. Prawdopodobnie na zimę do chat sprowadzano zwierzęta. No, na terenie rezerwatu nie odkryto żadnych dodatkowych pomieszczeń gospodarczych, a w niektórych miejscach chat była glina, nie drewniana podłoga. Było tak zwane klepisko, więc mogły być tutaj sprowadzane tym zwierzęta jak świnie, owce, kozy, woły, konie. Małe świnie, owce, kozy mogły być pod łóżkiem lub też tutaj w przedsionku, gdzie na pewno stały też większe zwierzęta. Więc zwierzęta ogrzewały ludzi. No fakt, że stwarzały taki prawdziwy swojski klimat, ale za to ludziom było cieplej. Na wiosnę na pewno wyganiano stada zwierząt na pastwiska na lądzie stałym.